Zapamiętać całe gryw gitary w 10 minut? Tak. Dziś pokażę wam jak zapamiętać całe to bardzo szybko. Za pomocą jednego prostego zdania, bardzo prostej metody. Jeżeli podziałało na mnie, podziała i na was. Zapraszam. Zacznijmy od podstaw. Alfabet muzyczny wygląda w ten sposób: A B C D E F G i następnie cały cykl się powtarza. Układ strun na naszej gitarze wygląda następująco: od najgrubszej do najcieńszej E, A, D, G, B, E. Możemy zauważyć pewną zależność pomiędzy tymi strunami. Na początku pomiędzy E i A jest 4 tony różnicy. To samo w przypadku strun A, D, 4 tony. Między D, i G. Tak samo. Różnica pojawia się dopiero przy przeskoku ze strony G na B. Ze względu na to, jak jest zestrojona, pomiędzy dźwiękami G i B są tylko 3 tony różnicy. I następnie między B a E wracamy z powrotem do czterech. Znowu mamy 4. To jest tak zwana idealna kwinta, lub po angielsku perfect fourth. Dzięki temu wiemy, jak poruszać się po gryfie. Patrząc od najgrubszej struny do najcieńszej. A więc zaczynamy z pustą podstrunnicą. To, co już wiecie do tej pory, to jakie mamy dźwięki na poszczególnych strunach, czyli E, A, D, G, B oraz E. I naprawdę jedyne, czego będę od Was wymagał, to nauczenie się dźwięków na pierwszej strunie, czyli F, G, A, B, C, D. W momencie, kiedy zapamiętacie te dźwięki na jednej strunie, Cała reszta jest już ogarnięta. Naprawdę. Jeżeli znacie dźwięki na pierwszej strunie, znacie też dźwięki na ostatniej strunie, ponieważ pierwsza i ostatnia są dokładnie takie same. Do tej techniki wykorzystamy nasz alfabet muzyczny, ale ułożymy te litery w troszkę inny sposób, mianowicie w taki: B E A D G C F. Jako mnemotechnikę zapiszemy sobie takie zdanie. Biała elektroakustyczna droga gitara często fascynuje. Dodatkowo przy wykorzystaniu tej metody będą istniały trzy zasady. Kiedy skończymy to zdanie, nastąpi przeskok o jeden próg. Kiedy będziemy przeskakiwali ze struny G na B, żeby wyrównać tą trójkę do pozostałych czwórek, również przeskoczymy na jeden dodatkowy próg. Oraz trzecia, jako że już wiemy, że pierwsza i ostatnia struna E są takie same, to jeżeli dojdziemy tą metodą do najcieńszej struny, to ten sam dźwięk odzwierciedlamy na ostatniej. To jest naprawdę wszystko, co musicie zapamiętać. Całą metodę najłatwiej będzie nam zacząć na siódmym progu, tam gdzie mamy już dźwięk B. Więc zaczynamy pisać nasze zdanie. Niżej mamy E, A, biała, elektro, akustyczna, Droga pojawia nam się D i teraz napotykamy pierwszy element, czyli przeskok ze struny G na strunę B. Dodajemy tutaj jeden próg zgodnie z zasadami. Następnym dźwiękiem jest G, czyli gitara, pojawia nam się C, które mieliśmy już wypisane wcześniej. Przeskakujemy na strunę pierwszą, ponieważ ostatnia jest dokładnie taka sama jak pierwsza i ostatnim wyrazem tego zdania jest F, czyli fascynuje. I mamy tutaj od siódmego progu pełne zdanie. Biała, elektroakustyczna droga, przeskok, gitara, często, przeskok, fascynuje. Dokładnie ta sama technika działa nawet na pustych strunach, czyli na tak zwanym progu zerowym. Spójrzcie na lewą stronę ekranu. Zaczniemy sobie od struny B, czyli drugiej od końca, drugiej najcieńszej. Biała, elektro, przeskakuje nam E znowu na górę. Akustyczna droga gitara i w tym momencie pojawia nam się przeskok ze struny G na strunę B, czyli dodajemy jeden próg, wchodzimy na próg pierwszy. Często fascynuje. Następnie z tego miejsca, gdzie zakończyliśmy nasze zdanie, czyli z pierwszego progu, możemy od razu przeskoczyć do kolejnego zdania. Żeby to zrobić, przeskakujemy znowu o jeden próg dalej i mamy B. I znowu widzimy Biała elektro akustyczna Następuje przeskok z G na B. Droga G, gitara, mamy już ustawione z początku, ponieważ znamy dźwięki na strunie E, często fascynuje. Jak widzicie, jest to bardzo, bardzo prosta metoda i mamy już zmapowaną praktycznie połowę całego gryfu. W miejscu, w którym zakończyliśmy, znowu zaczynamy pisać zdanie, czyli przeskakujemy o jeden próg i mamy B. Od razu po B za to następuje przeskok z G na B. Czyli znowu dodajemy jeden próg i mamy taki skos. Biała, elektro, A już mamy ustawione, czyli akustyczna, przeskakujemy na najniższą strunę, czyli na grubę E i czytamy dalej: droga, gitara, często i przy często C znowu mamy przeskok z G na B. Fascynuje. Próg siódmy i ósmy mamy już rozpisany od samego początku, kiedy zaczęliśmy pisać zdanie. Od naszej litery B na siódmym progu. Więc wskakujemy na próg ósmy, gdzie skończyliśmy zdanie na literze F i piszemy zdanie od nowa. Czyli przeskakujemy o jeden próg i znowu mamy B, E. Następnie mamy przeskok ze struny G na strunę B, czyli znowu dodajemy jeden próg. A, D. D przeskakuje na najniższą strunę. G, C, F. I na tym cały gryf kończy nam się do 12 progu. Na 12 progu mamy dokładnie te same dźwięki, które mamy na progu zerowym. Tak działa gitara. Następnie od 12 do 24 progu cały ten układ się powtarza. W ten sposób poznaliście właśnie wszystkie dźwięki na gryfie. To by było na tyle bardzo proste. Mam nadzieję, że to zapamiętacie. Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę. Dzięki za obejrzenie filmu. Cześć.